Z odkrytymi w styczniu odpadami jak dotąd nic się nie dzieje. Eksperci szacują ich ilość na ponad 10 tysięcy ton. Właściwie w każdym miejscu, gdzie wierciliśmy, okazywało się, że są zakopane odpady. I to odpady bardzo różnych kategorii. Od odpadów komunalnych, po odpady przemysłowe, odpady budowlane. Z czego nawet połowa to odpady niebezpieczne dla środowiska. W dodatku z przeprowadzonych analiz wynika, że ich temperatura stale rośnie, co zdaniem biegłego może doprowadzić do samozapłonu. Wtedy byłoby to duże niebezpieczeństwo i duże, ogromne koszty już gaszenia pożaru podziemnego, już patrząc też na niebezpieczeństwo, jakie to by tworzyło dla okolicznych mieszkańców, czy nawet no, wydobywające się różnego rodzaju opary, no, też będą tutaj skażały całe środowisko. Nawet gdyby podziemny pożar nie wybuchł, to zdaniem biegłego i tak może dojść do skażenia okolicznych wód gruntowych. Trudno powiedzieć w takiej sytuacji, czy ona wystąpi za miesiąc, za rok, czy za pięć, ale z pewnością zagrożenie istnieje. Niebezpieczne odpady powinny z Róży Małej zostać usunięte jak najszybciej. Walka z czasem trwa. Na razie toczy się na drodze administracyjnej. Obecnie wystawiliśmy wezwania do usunięcia tych odpadów dla trzech podmiotów, które tutaj były zaangażowane w zwożenie tych odpadów na teren żwirowni. Firmy te mają 14 dni na to, żeby usunąć te odpady. Niestety walka z nielegalnym składowaniem odpadów przypomina często walkę z wiatrakami. Wydajemy decyzję, oni się odwołują od decyzji, ona idzie do SKO, wraca z powrotem do gminy. A czas ucieka. W sprawie jak dotąd zatrzymano 18 osób. Wiadomo, kto jest właścicielem gruntu, kto go dzierżawił oraz kto przewoził odpady. Jednak dla dobra śledztwa prokuratura nie ujawnia żadnych danych. Żmudna praca prokuratury, która będzie musiała ustalić ten łańcuch wzajemnych powiązań firm, przewoźników, bo z reguły to jest taki łańcuszek przekazujący sobie te odpady z ręki do ręki. Jak pokazuje praktyka, w wielu takich sprawach sprawców nie udaje się jednak pociągnąć do odpowiedzialności. Jest to ryzyko, że my zostaniemy z tym problemem, wtedy na pewno będziemy zwracać się do różnych podmiotów o pomoc, bo po prostu nie będziemy w stanie na pewno udźwignąć takiego przedsięwzięcia. Koszty całej operacji mogą sięgnąć nawet kilkudziesięciu milionów złotych. Ekolodzy nie mają złudzeń. Takich spraw jak ta w gminie Szydłowo będzie więcej. Odpady są coraz droższe i będą coraz droższe i ta cena będzie pozbywania się odpadów rosła. No jak rośnie cena tego rynku, to i będą procedery takie, które będą polegały właśnie na pozbywaniu się nielegalnych odpadów. Śmieci, także te nielegalne, przewożone są do Polski, nawet z zagranicy. Nowym narzędziem do walki z przestępczością środowiskową ma być dokument na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Dzięki formularzowi można anonimowo zgłaszać podejrzenie popełnienia przestępstwa, tak jak to było w przypadku żwirowni obok Róży Małej.